No, wkrótce Dying Light się kończy, bardzo wkrótce. Hollow Knight też wkrótce i to nawet szybciej niż tu wziąłem, zaznaczyłem. Znaczy, to jest tak: streamy trzeba będzie robić, bo w czwartek już będzie Patreon Hollow Knightu, także później to już same streamy i odcinki to już mało tego będzie, tak? Mało tego będzie, z tych streamów tylko. Jak wyjdzie Slime Rancher, to ja nie wiem, jak długo to wystarczy. I no będę miał luki, będę miał dosyć duże luki. I potem jak wyjdzie ten Dying Light, to też on sam nie wystarczy. Dungeons jeszcze gdzieś tam są w tle, ale to też mało. Także potrzebuję jeszcze czegoś, co by tutaj zapełniło te luki. Kurde, stresuję się. Patrz, jaką masz wielką publikę, 3 osoby. Ja liczę na przykład na nowego Assassina, bo tam już no niedługo. No jest. Nie wiem już kiedy, nie wiem kiedy, ale wychodzi. No to No, fajnie następny byłoby. rok. Z Assassinami to u mnie jest jakby takie podejście, że powiedzmy, to jest długa seria, bardzo, i musiałbym mocno zniżyć ustawienia graficzne, żeby to w ogóle wytrzymało z nagrywaniem. No i ogólnie community mojego kanału raczej jest takie, że nie przyjąłoby się to za dobrze. Nie muszą być gry takie nowe, mogą być też jakieś starsze. Nie wiem, myślałem, mogę albo wrócić do Exit i Enter the Gungeon, ale to trochę nie bardzo mi się chce. Druga propozycja to jest, że Rogue Legacy 2 to wygląda znacznie lepiej niż jedynka. Tak bardziej już przypomina Hollow Knighta niż tamtą poprzednią część. Cuphead ewentualnie, albo Cult of the Lamb. Takie mam propozycje, myślę, że któreś z nich wezmę dam do ankiety. Tylko to jest najważniejsze, co ty lubisz i co ty lubisz nagrywać. No takie Hollow Knighty, takie jakieś RPG i tak dalej, jakieś takie trudniejsze, roguelike'i jakieś. Mam o grę o oceanie. Substycja Below Zero i jakby Subnautica Below Exploding. Zero? Tak. To już nagrywałem. A, FNAF-a byś lubia, lubisz FNAF-a? Powiem ci, że jakby nie jest źle. Kiedyś ogrywałem jakieś fangamy, nawet na odcinkach, ale to takich bardzo, bardzo starych. Nie wiem, może kiedyś do jakiegoś horroru bym wrócił. Na kilka odcinków, ale bardziej chcę. Szukam takiej serii dłuższej, nie? Takiej, znaczy no dłuższej, no nie wiem, 20 odcinków. Nie wiem, czy ty znasz, czy już ogrywałeś tą grę o nazwie The Forest. Znam, nie ogrywałem. Nie wiem, niby nagrywałem Arka, niby to jakoś by pasowało, ale jak Arka nagrywałem, to no, ludzie nie bardzo oglądali, więc nie wiem, czy The Forest by pasował. Jak są ankiety na YouTube, to jest 5 pozycji tylko do wyboru, także będę musiał jakoś to ograniczyć. Albo najpierw zrobić ankietę na Discordzie, a potem z najlepszych zrobić ankietę na YouTube. To będzie chyba lepszy pomysł. Oraz jakbyś wybrał horror, to polecam Dark Deception. Jesteś jakby w labiryncie, znasz Pacmana? No, pewnie. To jest tematyka, że gonicie kilka potworów i zbieracie jakby takie kryształy, aby A, czekaj, przejść dalej. czekaj. Tak, kojarzę. Znam to. Dobra, cicho, bo teraz król mówi. Bo na przykład ja mam dobrą propozycję na serię, że może być nawet rok. League of Legends. Nie! A, i mam propozycję odmutować bota na radiu, bo jest zmutowany. Czekaj, co? Ej, co? Kto mu to dał? Możesz z Megi w coś pograć. No wiesz, Terraria. tak, Terrarię już planujemy od ponad roku i wiesz co? Nie wyszło. Nie wiem, jak ja mam czas, to ona albo znika, albo nie ma czasu, a jak ona ma czas, to albo krótko, albo ja nie mam czasu, także tu absolutnie nie udaje nam się zgrać. Ja przez O, ostatnie parę ciebie. miesięcy siedziałem w domu cały czas i się nie udało. Teraz idę na studia, więc tym bardziej to się nie uda. Nagrać wreszcie to Q&A z magii. Wiesz, to też potrzebna jest Maggie. To też byłby problem. No to Assassin's Creed'a. Nie! Dobrze wiesz, że ci Pixel dojedzie. Wiem, Pixel mnie dojedzie. Ja wezmę, ukradnie mi gluten. Cholipka. Masz coś jeszcze? Nie możesz mnie wyrzucić z podium. Tak? Taki challenge? No dobra, ale masz mutę. Siema. Hej. Jak usłyszałem, że nie lubisz Battle Royale, No. to mi spadły wszystkie pomysły. A. Ogólnie można by nagrać The Forest. No to już pomysł był ten, także to też dam do głosowania.
No, ja proponowałem tego Wiedźmina, co nie? I tak. Wiem, jakie miałeś podejście. No, ale no, z drugiej strony na polskim YouTubie jest tylko taki surowy gameplay jak do tej pory i nie było nic z takim fajnym montażem. No nie wiem, ja też za bardzo dużo montażu nie robię. Jakby, może niekoniecznie o montaż, ale to nie jest taki surowy materiał, tylko po prostu robisz cięcia i jakby to dużo zmienia, moim zdaniem. No tak, czasami dużo zmienia. Z 2 godzin robi się 20 minut. Hollow Knight be like. Assassin's Creed to nawet nie mówię. Pixel już tu siedzi, już czeka z łapką w górę, żeby powiedzieć o Assassinie. Nie wiem, ja bym zdecydował się na przykład na Valhalla czy coś takiego. Oj, Valhalla to musiałbym zainstalować. Jedyne co teraz mam to Odyseję, ale coś mi Ubisoft odwala, że nie pozwala mi odpalić żadnych gier. Nie wiem czemu. Musiałbym się temu przyjrzeć. Po pierwsze, żadna Valhalla Salada. Okej. To kwestię tą sobie wyjaśnijmy, tak od razu. No dobra. Po drugie, co wy macie do asasynów w cheaterzy? W cheaterzy. Jak można nie lubić asasinów, no, jak nie lubicie asasinów, to oszukujecie. Wasze umysły zostały skonstruowane tak, żeby kochać asasiny. W cheaterzy, nie lubicie asasinów! Jak byś miał asasina nagrać, no to po pierwsze... Jakaś epicka nuta ci leci w tle. Jezu, to Europa mi napisy to końcowe. Bluel, co ty masz do Assassina? Nie masz prawa głosu już. Nie mam nic, ale po prostu z tego co słyszałem, to... Co ty słyszałeś? Od razu ci mówię. Assassina, co nie? Rel. Okej. Okay. No i wyjaśnione, i super. Ja, bo wiesz, ja mam plan, bo my generalnie z Lotarem, no. Lotarem, Markiem, my tam na, wiesz, tam na tym Mygm gramy, co tam jest niby ta fuzja, wiesz, taka Polska Rzeczypospolita, ale to jest LeCraft, to Phoenix Craft i jeszcze jakiś inny serwer i tam gramy na Anarchii, to generalnie można zrobić tak, że po prostu, nie wiem, po prostu będziesz serię robił albo coś. Nie wiem. Nie, ja tu zostaję. A, nie, no tylko Kazek może zostać, sorry, nie ma tu miejsca. Dominacja. Dobra, zdominowałeś go, brawo. Jeszcze nie gadał Inferno. I se poszedł! A w ogóle Łukaczu to chyba czytał mój komentarz, bo właśnie pisałem to pod jakimś filmem, że no fajnie było, gdy w trzecim sezonie Minecraft Dungeons, nie? Dodali jakieś darmowe DLC. Muszę cię rozczarować. Właśnie na YouTubie się nazywam Tivas. Bardzo dużo mi to mówi. Czy byś mógł kiedyś dodać tutaj zakładkę, propozycję na DLC Minecraft Dungeon? Łukaczu, niech ci ziemia lekko będzie. Grzeszniku ty, głupi. Jak możesz ty w ogóle proponować takie rzeczy? No masz jakiś pomysł? Nie, nie mam. A, to super, to dziękujemy. Mountain Blade. Świetny pomysł. I poproszę zlikwidować całą sekcję MCD. Da się zrobić. Dobra, to dzięki wszystkim za pomysły. Widzimy się kiedyś. Elo.